Na górze jest już Wojciech Biela. Oczekiwania wielkie. Król Uruczynowa. Przypomnij sobie najlepsze swoje chwile. I teraz po złoto. Ustał! Ustał! A najważniejsze, pięknie, że ustał najdłuższy skok. Velikanka wzięta. Cześć, witajcie. Zaczynamy 2023 rok od akcentu skokowego, mocnego skokowego akcentu. Wojciech Pielak, widzieliście, myślę, że jest duchem na pewno z nami, bo studio dzisiaj w nieco innym składzie. Filip Wiśniewski, Piotr Majchrzak, Janusz Pindera, witam bardzo serdecznie. Mówię akcent, bo ładny akcent. Dawid Kubacki na podium, miejsce trzecie. Jesteśmy rozochoceni po pierwszym konkursie w Oberstdorfie, gdzie Polaków na podium mieliśmy dwóch, ale Anżel Aniszek wrócił z 10 miejsca w Oberstdorfie na podium. Na Halvor Egner Granerud, nowy rok, stary Granerud. Czy macie jakiś niedosyt po tym dzisiejszym konkursie, czy mimo wszystko jest dobrze? Bo patrzymy także na te różnice punktowe, no i nie, w kontekście walki nie o awans, tylko o główne trofeum, czyli Złotego Orła. Tak, no patrząc w kontekście całego turnieju czterech skoczni, no to lepiej na te różnice punktowe nie patrzeć w tym momencie, bo tylko kataklizm prawdopodobnie może odebrać Granerudowi zwycięstwo w tym 71. turnieju czterech skoczni. 26 punktów, jak się nie mylę, nad Dawidem Kubackim z moim okładem, ponad 40 nad Piotrem Żyłą, który jest w klasyfikacji trzeci. Wiemy, że jest ten Innsbruck osławiony, w którym Granerud już raz turniej czterech skoczni przegrał. Nie wiem, czy jest w stanie zrobić to drugi raz. Musiałoby się wydarzyć coś naprawdę bardzo złego. Aczkolwiek dzisiaj w tym drugim skoku, w drugiej serii pojawił się ten charakterystyczny błąd Graneruda, gdzie krzywo wyszedł z progu, ale mimo to poleciał ponad 140 metrów, więc wydaje mi się, że jednak Granerud pewnie zmierza po to zwycięstwo. Polacy bardzo dobrze, ale jak patrzymy na tego Graneruda, który jest przed nimi, no to jednak jest on klasę wyżej. Z drugiej strony no, trudno narzekać na skoki Polaków, no bo mamy Kamila Stocha wysoko w dziesiątce, Dawida Kubackiego, Piotra Żyły, który jest najrówniejszy w karierze. Dawid Kubacki szóste podium z rzędu. Tylko raz miał taką serię, bo raz miał 10 podiów z rzędu w sezonie tym, gdzie wygrywał turniej czterech skoczni. Jedyny taki niedosyt to jest ten drugi skok Pawła Wąska, bo on w pierwszym skoku oddał naprawdę bardzo dobrą próbę. To był skok na top 10. Trochę go skrzywdzili sędziowie, ale w ogóle nie po raz pierwszy, ale w ogóle ci sędziowie tak oceniali bardzo dziwnie te skoki. A myślę, że w drugim skoku się Paweł trochę podpalił, za dużo chciał zrobić więcej niż na ten moment umie i dlatego ten skok trochę mu nie wyszedł. Dobrze, no właśnie, powiedzmy jeszcze, bo Dawid Kubacki na podium, miejsce trzecie, Piotr Żyła miejsce szóste, Kamil Stoch miejsce dziewiąte i Paweł Wąsek miejsce 22, no tutaj faktycznie ten drugi skok i spadek. Piotr, powiedziałeś, czy usatysfakcjonowany, czy niedosyt jest, panowie, a jak u was po tym konkursie? Na razie tak ogólnie pytania rzucam. No powiem tak, no oczywiście ciężko narzekać, kiedy mamy taki konkurs i naprawdę bardzo dobre miejsca Polaków. Z drugiej strony oczywiście też myślimy troszeczkę w kategoriach, że tu idzie gra o zwycięstwo w całym turnieju, a faktycznie ta różnica punktowa już jest duża. I to, co już zostało powiedziane, no faworyt jest zdecydowany. No ale tak jak w boksie troszeczkę, ja do swojej ulubionej dyscypliny będę mówił, bywają takie walki, że faworyt jest zdecydowany i później jest jeden błąd, prawda? Jeden błąd, który może się zdarzyć. Ja oczywiście absolutnie nie życzę tego Granerudowi, bo widać, że jest we wspaniałej formie. Ale powiedzmy, te kwalifikacje dały taką nadzieję, że być może na jeszcze wyższy poziom wejdzie Kubacki, rekordzista tego obiektu, że to on będzie skakał tak powyżej 140 metrów. No ale... Dobrze, jest naprawdę, jest dobrze, bo sprawa nie jest przesądzona. Podium też jest rzecz szalenie cenną. Oczywiście zawsze jest ciekawie obserwować taki konkurs, jeżeli ta rywalizacja idzie na tak zwane żyletki, że jest bardzo, bardzo blisko, prawda, punkty, tylko minimalne różnice są. Natomiast tutaj faktycznie, jeżeli widzimy takiego dobrze skaczącego przecież Fettnera, który ma już 76 punktów straty. Kraft ma 75 prawie punktów straty na miejscu 10. To też pokazuje, że tutaj ta forma Graneruda jest naprawdę rewelacyjna. No i nie sądzę, żeby Granerud obniżył tą formę. To raczej jest mało prawdopodobne. On może tylko popełnić błąd i to się każdemu może zdarzyć, ale tego powiedziałem. Tego mu nie życzę. Ja tak was słucham i tak mi brzmi piosenka "Wszystko się może zdarzyć" w głowie, ale no czy coś się może... Wchodziliśmy w ten turniej z taką myślą, że będzie walka na żyletki. Na noże właśnie, może między Granerudem a Kubackim, jeszcze Laniszek. Te podia Kubackiego, czy podium Żyły w Oberstdorfie, to oczywiście bardzo cieszy, ale nie możemy ukrywać, że niedosyt jest,
Natomiast patrząc na formę Norwega, no trudno się spodziewać i trudno też liczyć i mieć pretensje do Kubackiego czy do Żyły, że w tej chwili tej walki nie podejmują, bo tylko Granerud skacze trochę jak Kubacki w momencie, kiedy on wygrywał turniej czterech skoczni. Mam wrażenie, że to jest podobny przypadek. Też się w podobny sposób odblokował właśnie Norweg. No dobrze, słuchajcie, czyli tak, lekki niedosyt jest, bo nas panowie rozochocili, aczkolwiek będziemy wciąż wierzyli i ja będę jednak piosenkę w głowie miała, wszystko się może zdarzyć i zobaczymy, jak będzie. To się wszystko może zdarzyć. Tak, panie Januszu, pan powiedział o Stefanie Krafcie. Ja myślę, że tutaj w ogóle a propos Stefana Krafta i jego skoków w gapa, to trzeba by było stworzyć jakiś oddzielny cykl tak naprawdę. Tradycyjny jest Austriak. Trzeba mu przyznać, że tradycyjny jest bardzo i jeżeli chodzi o gapa, to gapa mu nie leży. Ostatnie podium 2017 rok i trzecie miejsce. Ale to jest coś nieprawdopodobnego, bo dzisiaj naprawdę w pierwszej serii miał pecha też Stefan Kraft do warunków. Miał mocny wiatr z tyłu, z tego co pamiętam. Chyba, że się mylę, ale raczej nie. Wydaje mi się, że te warunki rzeczywiście były słabe. No, zaczarowana jest dla niego ta skocznia, na pewno nie w pozytywnym sensie. Z tym, że ja mam wrażenie, że Stefan Kraft jednak od początku turnieju pokazuje, że nie jest w takiej formie, by rywalizować o Złotego Orła. Może ten żal trochę mniejszy wtedy w przypadku Austriaka będzie. Wiesz co, ale właśnie ja tak sobie myślę i patrząc na ten sezon, bo wielokrotnie mówiliśmy tutaj, że jeżeli chodzi właśnie o Krafta, to on w top 8 utrzymywał się tak naprawdę od początku sezonu. No i dopiero dzisiejszy konkurs tak naprawdę to zmienia, bo patrzę sobie, gdzie tutaj Stefana Krafta szukać, a szukamy go i dopiero na 18 miejscu go znajdujemy. No tak, no trudno cokolwiek mówić, bo to nie jest jakieś fatum. Po prostu ta skocznia Stefanowi Kraftowi nie leży. Pamiętam chyba rok temu Martin Schmidt tłumaczył to na antenie Eurosportu, że ta skocznia nie leży zawodnikom, którzy są niżsi z tego powodu, że ma dosyć szeroko rozłożone tory najazdowe, przez co trudniej zawodnikom się jest odbić. Po prostu mają szerzej nogi prowadzone w tych rynnach, dlatego nie mogą wykonać pełnego swojego odbicia. Kiedyś na przykład Adam Małysz mówił też, że miał problemy na tych skoczniach, szczególnie niemieckich, bo Niemcy byli wyższymi zawodnikami. Niemcy, wtedy jeszcze nie było rynien takich metalowych, tylko wycinane te tory były w śniegu, więc wycinano specjalnie szersze te tory, żeby Adam Małysz miał większe problemy, bo niemieccy skoczkowie byli wyżsi, więc to jest duża rzecz dla skoczka narciarskiego, jeśli on się nie jest w stanie zebrać w tej swojej pozycji najazdowej i myślę, że to jest główny powód, dlaczego Stefan Kraft w tym gapa ma tak duże problemy. Ale wiesz, Kraft pokazywał w seriach treningowych, że potrafił skakać. No tak, tylko że to dochodzi To dochodzi też element stresu i tak dalej. Myślę, że to zresztą widzimy po Kamilu Stochu. No właśnie chciałam powiedzieć, bo tutaj o tym powerze mówię. Jak oglądaliśmy drugi skok Kamila, to panowie równocześnie powiedzieliście, no tego powera nie widzieliśmy. Poloniusz Steiner powiedział, że błysku zabrakło u Kamila Stochu. No właśnie czegoś takiego ostatniego elementu, takiego ostatniego szlifu, który pozwoliłby Kamilowi przesunąć się o te 10 punktów do przodu, brakuje. Niemniej jednak ja jestem usatysfakcjonowany, że Kamil Stoch wygrywa walkę ze sobą, nie podpala się za szybko, nie próbuje zrobić więcej niż może w danym momencie. Rok temu pamiętamy, co się wydarzyło, gdy Kamil chciał walczyć o zwycięstwo w turnieju czterech skoczni. Szybko się okazało, że nie jest w tym momencie w stanie. W gapa mieliśmy duży problem Kamila, w Innsbrucku mieliśmy katastrofę. Potem się musiał długo odkręcać, przypamiętała się jeszcze kontuzja oczywiście, która też powiększyła jego przerwę. Ale teraz Kamil utrzymuje nerwy na wodzy, trzyma to wszystko w garści i myślę, że jeśli da radę jeszcze kilka dni, to być może już w Innsbrucku, który przecież zawsze Kamilowi pasował, będzie walczył o coś więcej niż te miejsca 6-8. Mnie się szczególnie w skokach Stocha podoba jego radość, także to jest szalenie istotne, bo to jest człowiek, który, pamiętam go w ogóle jak zaczynał i bardzo uzewnętrznia swoje, prawda, stan i stan swojej formy również. Także ten uśmiech szeroki i bardzo autentyczny jest tutaj dowodem, potwierdzeniem tego, że on się czuje coraz lepiej. Tak, bo my znamy Kamila Stocha, wiemy jak on się irytuje, gdy on nie jest w czołowej piątce, jak wyglądają wywiady z Kamilem Stochem, gdy on nie wygrywa, nie jest na podium, jest gdzieś tam trochę dalej, ale myślę, że potrafił przedefiniować pewne wartości na ten sezon i pewnie też ma doświadczenia z zeszłego sezonu, wie jak to się skończyło, więc myślę, że to mu może pomóc właśnie w tym sezonie, by
no by jeszcze to jedno, dwa zwycięstwa w Pucharze Świata dołożyć, bo myślę, że jest w stanie to zrobić, tym bardziej, że jest zdrowy, parametry fizyczne są okej, więc ta głowa musi tylko dojechać. Patrzymy na te 39 tak, i Adama. Aczkolwiek Wengelbergu się zdenerwował ostatnio. No to prawda, trudno się dziwić, tak, ale tam, się tak, ale jak rozmawiałem z trenerem naszych skoczków Tomasem Turbichlerem, powiedział, że no w tamtej sytuacji nie dało się nic zrobić. Był tak duży, taki przeciąg, mówią trenerzy z tyłu skoczni, że po prostu nikt nie był w stanie oddać dobrego skoku. Zresztą nie tylko Kamil, bo tam kilku zawodników wokół niego też miało problemy. Tak. Słuchajcie, czyje skoki zachwyciły Rafała Kota, dowiemy się już za chwilę, bo dostałam sygnał, że jest z nami na linii. Halo, halo, czy my się słyszymy? Tak, oczywiście, witam wszystkich. Dzień dobry Rafale. No właśnie, my tutaj rozmawiamy, myślę, no, że zachwyca Halvor Egner Granerud i to bez wątpienia. Czy oprócz Norwega, któryś ze skoczków cię dziś zachwycił? No, w ogóle mnie dzisiaj zachwycili Austriacy. Trzeba od tego zacząć, bo skakali bardzo dobrze. Jest ich bodajże czterech w dziesiątce, także no, skaczą coraz lepiej. Tam jest to przeplatana ta młodość z tym doświadczeniem. Dlaczego mnie to tak też interesuje? Bo oni prowadzą w klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów. My jesteśmy za nimi i tracimy do nich 199 punktów. Także myślę, że tutaj najbliższe jakieś zawody drużynowe wiele nam pokażą i wyjaśnią. Natomiast, no, co tu dużo mówić, o tych największych trzeba powiedzieć. No, Granerud zachwyca tutaj. Od pierwszego konkursu w tym turnieju skacze wspaniale. Wydaje się, że te jego problemy, o których ja też wspominałem, że ma z psychiką problemy, że nie potrafi się skoncentrować, często jest sfrustrowany swoimi skokami. Tutaj te skoki są powtarzalne, dalekie, bardzo dobre. No i udowodnił tu w tych skokach dzisiaj jako jedyny zawodnik, skoczył dwa razy 140 i 142 metry. Także przewagę już w klasyfikacji generalnej turnieju czterech skoczni nad Dawidem Kubackim, który zajmuje drugie miejsce, jest już dość znacząca, ponad 20 punktów. Dodajmy, są jeszcze dwa konkursy i jeżeli będą tak powtarzalni i jeden i drugi, to ciężko będzie Dawidowi go dogonić. To prawda, ta przewaga się powiększa, aczkolwiek ja myślę, że my jesteśmy takim narodem i takimi kibicami, którzy będą wierzyli do końca, no tym bardziej, że mamy Dawida, mamy też dobrze skaczącego Piotrka. Myślę, że Piotrka, który, pan Janusz mówił o tej radości, największą radość, jaką ja widziałam, to była w Oberstdorfie chyba Piotra Żyła, aż mu się ten kombinezon rozpiął tak naprawdę. Tak. Dziś Piotr na miejscu szóstym może mieć taki delikatny niedosyt, to myślę, że szczególnie w ogóle po lądowaniu, po tym drugim skoku. Tak, oczywiście. Ten skok nie był może aż tak zły, natomiast ta sama końcówka skoku przy lądowaniu, zachwiane lądowanie, musiały być noty niskie, no i stąd spadek Piotra na szóstą pozycję. Ja tutaj powiem szczerze, na tym turnieju czterech skoczni obawiałem się u Piotra tych troszeczkę następstw, tych jego odmiennych stanów świadomości, nazwijmy to, po tych jego skokach, ta jego radość, te wybuchy, żeby ten zawór bezpieczeństwa wytrzymał. Jak do tej pory, no, spisuje się bardzo dobrze, aczkolwiek no, dzisiaj ten skok już był taki, delikatnie powiedziawszy, gorszy od tych, do których nas tutaj przyzwyczaił. To ja o Kamila Stocha spytam. Cześć, Rafał. Cześć, witam. Bardzo mi miło. Bo mówiliśmy o Kamila. Jeszcze moment. Poczekaj, tak. Poczekaj na pytanie. Tak, jeszcze poczekaj na pytanie. Ja nie potrzebuję pytań. Nie potrzebuję pytań, doskonale znamy. Znamy i lubimy. Bo mówiliśmy tutaj, że brakuje Kamilowi powera. Jako fizjoterapeuta może jesteś w stanie się na ten temat wypowiedzieć. Czy rzeczywiście widzisz u Kamila jakiś problem z mocą po prostu? Nie, absolutnie nie. Jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne Kamila, ono jest tutaj naprawdę na najwyższym poziomie. Tam już Łukasz Gębala potrafi wspaniale o to zadbać. Natomiast jest zmiana u Kamila bardzo duża, jeżeli chodzi o mentalność w podejściu do kolejnych, następnych zawodów. Do tej pory Kamil, osiągając wyniki z końca pierwszej dziesiątki lub poza pierwszą dziesiątką, dla takiego wielkiego
zawodnika jak on, były to po prostu porażki. On nie za bardzo sobie potrafił z tym radzić. Wręcz czasami był nawet sfrustrowany. Miejsca, dla których innych zawodników były miejscami dobrymi, wspaniałymi, dla niego były porażką. Natomiast w tej chwili on zrozumiał, że musi do tego dążyć małymi krokami. I przemyślał sobie wiele spraw. I tutaj widać, że te miejsca, skoki stają się coraz lepsze, powtarzalne i co najważniejsze, przynoszą mu jakąś tam już radość. I na tym będzie budował następny krok, bo sam się przekonał, że czasami postawienie jednego za dużego kroku do przodu powoduje cofnięcie się 2-3 kroki w tył. W tej chwili jest naprawdę na dobrej drodze, żeby wrócić do takiego Kamila i tych miejsc, do jakich nas przyzwyczaił. I które dla niego będą satysfakcjonujące, chociaż dla takiego mistrza. Myślę, że jak nie podium, to co innego może być satysfakcjonującego. Rafale, a ja zapytam cię jeszcze o rozczarowania, jeżeli chodzi o ten konkurs w GAPA, bo powiedziałeś o Austriakach, którzy faktycznie bardzo dobrze zaprezentowali się w tym konkursie i tak patrzę w pierwszej dwunastce, raz, dwa, trzy, cztery, pięciu Austriaków. Ale w tym jeden zawodnik, który wychowany przez Tomasa Tormichlera, to prawie jak nasze. To nasz, tak? Poczekaj, to tam tą jedną czerwoną linię po prostu wymarzę i będzie okej. Okay. Ale patrzę sobie na Niemców i tutaj w dziesiątce, w jedenastce mamy dwóch, mamy Andreasa Wellingera i Karla Geigera, czyli dwóch zawodników tak naprawdę, z których Niemcy mogli się cieszyć po Oberstdorfie, ale jeżeli chodzi o triumf w turnieju czterech skoczni, na który czekają to jeszcze sobie poczekają. Tak, od razu trzeba powiedzieć, że nie mają żadnych szans na wywalczenie w tym roku zwycięstwa w turnieju czterech skoczni, a nawet ja jeszcze tak optymistycznie przed turniejem czterech skoczni mówiłem, że może to trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej turnieju czterech skoczni może powalczyć Geiger. Natomiast też skacze przeciętnie, widać, że jest troszeczkę rozczarowanie w drużynie, najwięcej sfrustrowanym zawodnikiem jest tutaj niewątpliwie Eisenbichler, także ma o czym Stefan Horngacher myśleć. On tutaj, ale to myślę, że dla potrzeb swojego związku i mediów niemieckich dość buńczucznie się wypowiadał przed turniejem czterech skoczni, że będą walczyć o najwyższe cele. No niestety tak nie jest i raczej już się tak nie stanie. Także mają tutaj ból głowy im minus. Następnym rozczarowaniem też trzeba powiedzieć, ale to już od początku sezonu, to są Japończycy. Nie tylko Ryoyu Kobayashi, ale pozostali skaczą bardzo przeciętnie, bardzo słabo i też tutaj nie widać jakiegoś światełka w tunelu. Na szczęście piękne światełko w tunelu jest, jeżeli chodzi o biało-czerwonych. I tego będziemy się trzymali. Rafale, bardzo ci dziękuję. Do usłyszenia, mam nadzieję, jeszcze dziękuję. Podczas turnieju czterech skoczni. Oczywiście. Zawsze do dyspozycji. Serdecznie pozdrawiam wszystkich państwa oraz was w studio. Bardzo ci dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Japończycy Japończykami, bo tam to jest zapaść totalna, tak bym powiedziała, ale wrócę jeszcze do Niemców, bo śmiałeś się, Piotr, z kolei, że Austriak jeden tak jakby i nasz, a ja bym chciała cię zapytać o właśnie Andreasa Wellingera, bo podczas oglądania skoków powiedziałeś coś takiego, że właśnie Stefan Horngacher może pochwalić się zawodnikiem, którego on odbudował tymi rękami, ręcyma chciałam powiedzieć, ale jesteśmy na antenie, poprawnie trzeba mówić, a nie żartować. No tak, to prawda, bo tak sobie prześledziłem karierę Stefana Horngachera i w reprezentacji Polski nie miał takiego zawodnika, którego mógłby odbudować od zawodnika, który coś wygrywał, potem spadł do absolutnego zera albo nawet pod kreskę, jak Wellinger, chociażby w Fiskapie przegrywający z polskimi zawodnikami, którzy potem szybko kończyli karierę. W Polsce był to Maciej Kot, nie udało mu się tego projektu dokończyć, zresztą mówił, że to jego największa sportowa porażka, trenerska porażka w karierze. Zresztą też Maciej Kot też mówił, że nie udało im, ta współpraca im się po prostu nie udała, bo liczyli na coś zupełnie innego, na inne zakończenie, ale ten Wellinger się właśnie udał, bo przecież to jest skoczek, który sięgał po złoto Igrzysk Olimpijskich, potem, tak jak mówiliśmy, kontuzja, potem przegrywał nawet w Fiskapie, nie radził sobie tam, ale krok po kroku miał na niego plan, chociaż tam Wellinger też swoje 3 grosze dołożył, kolejną kontuzję dokładając na windsurfingu bodaj, ale udało się. Teraz Wellinger już latem zapowiadał się na zawodnika, który może walczyć o coś więcej w tym sezonie, no i tak też się stało i to jest właśnie fajna informacja, że
zawodnik może być przywrócony do tego wysokiego poziomu. Przecież to nie jest stary skoczek, bodaj 94 rocznik. Tak, czwarty, z głowy mówię teraz, więc, albo piąty. Więc bardzo młody patrząc na rocznik, więc, więc warto na takich zawodników stawiać. Ale tak mówiąc zupełnie serio, dla samych Niemców, dla Horngachera, no to duża porażka, że znowu kolejny sezon ta walka o turniej czterech skoczni się nie układa. Przecież on przychodząc do Niemiec, to był dla niego cel numer jeden, by niemiecki skoczek wreszcie wygrał po tych 20 latach, niecałych wtedy, turniej czterech skoczni, a teraz się już robi 21 rok, tak, 21 bez rok. Zwycięstwa. A to tym bardziej imponujące, jeśli chodzi o Wellingera, bo tak jak pan Janusz powiedział w trakcie konkursu, po ciężkiej kontuzji wrócił mistrz olimpijski. Rzadko. Jeżeli to się w ogóle zdarza. No właśnie, ja nie znam takiego przypadku. Mówię, z tak ścisłej czołówki, prawda? Tak mówiliśmy o Gangnesie, tak? Taka historia też, no, tam się była, ale to kontuzje. Się szybko skończyło potem, źle. Czy została wykonana naprawdę bardzo dobra robota medyczna oraz całego sztabu, który przygotował go od strony fizycznej. No i też trzeba przełamać pewne opory mentalne, no bo to jednak jest, to są skoki narciarskie. Spada się z któregoś tam piętnantą kiedyś bardzo mocno kontuzjowano nogę. To w różnych dyscyplinach bardzo różnie było. Ja pamiętam taki przypadek Szymona Kołeckiego, który w podnoszeniu ciężarów był jedynym facetem, który po operacji kręgosłupa, tam miał bodajże dwa kręgi uszkodzone po bardzo ciężkiej operacji na szpitalu na Szaserów, wrócił, mówię, i został mistrzem olimpijskim. I został od razu, po rok bodajże po tej operacji, mistrzem Europy. Ja pamiętam, patrzyłem to z przerażeniem. Tutaj jestem pełen podziwu dla Wellingera, bo zawsze mi się podoba. Pięknie skacze, prawda? Taka w tej galerii mistrzów olimpijskich, Kamil Stoch, on, to jest taka stylówka najwyższych lotów, że tak to określę. I dalej skacze pięknie, dzisiaj najlepszy z Niemców. I wszystko wygląda na to, że będzie skakał tak dalej, bo widać, że jest w dobrej formie, naprawdę. Słuchajcie, widzimy wyniki konkursu, a już właśnie nam zniknęły, ale widzieliśmy najlepszą dziesiątkę, powiedzieliśmy słowo o Niemcach, o Wellingerze, który był najlepszy z Niemców. No to teraz warto by było pochylić się troszeczkę nad Angel Laniszkiem, o którym wspomniałam na początku programu, który nam gdzieś, dla mnie zniknął w Oberstdorfie. Nie wiem, czy wy powiecie, że tak, bo ja liczyłam, że będzie mocne uderzenie od początku, jeżeli chodzi o Słoweńca. Trochę nam zniknął, ale się obudził. To tak takie bardzo publicystyczne będzie, ale można powiedzieć, że liczył na zwycięstwo w turnieju czterech skoczni czy na walkę o Złotego Orła. W Oberstdorfie nie wytrzymał, za duża strata, no to teraz skakał bez presji. Czy tak do końca było, czy jakieś inne powody, tego nie wiemy. Natomiast wiemy, że Angel Laniszek od początku sezonu jest w znakomitej formie. I ten konkurs na Schattenberg-Szanse to była raczej anomalia w jego przypadku, bo był taki niewyraźny. Właściwie nic o tym występie nie można było powiedzieć. Ani dobrego, ani złego, nic. I jeszcze druga kwestia jest taka, że Olimpiaszanse w Garmisch to jest skocznia, która bardzo pasuje Laniszkowi. Przecież w tym konkursie, który Dawid Kubacki wygrywał z rekordem skoczni, to bodaj Laniszek mógłby wygrać, gdyby nie upadł w drugiej serii, bo on dał tak dobry skok. Nie wiem, czy teraz nie mylę konkursu, ale tak mi się wydaje, że on mógłby wygrać ten konkurs, gdyby właśnie nie zaliczył upadku w tamtym skoku. I z reguły na tej skoczni mu się dobrze wiodło, dobrze skakało. On też zresztą mówił, że lubi ten obiekt, podobnie jak Mariusz Lindwig na przykład, który też dzisiaj już zakończył turniej de facto, bo został zdyskwalifikowany. I wiadomo, że nie liczył się w walce, no ale lubił ten obiekt. Ostatnio problem z zębem, który też oznaczał koniec szans na wygranie turnieju czterech skoczni. Teraz kolejny raz dyskwalifikacja, więc kolejne lata Laniszek będzie mógł mówić o takim kolejnym, o takiej kolejnej klątwie turnieju czterech skoczni, jak teraz mówi na przykład Stefan Kraft przy Gapa. Ale też tak kończąc temat, może nie kończąc, może też dodając właśnie, pozytywny aspekt tej rywalizacji na kolejne dwa konkursy, to właśnie sprawdziłem sobie w międzyczasie, ile punktów straty miał Dawid Kubacki po Garmisch w turnieju, który wygrywał. Okazuje się, że miał 8,5 punktu straty do pierwszego zawodnika, a zakończył rywalizację z ponad 35 punktami na plusie, więc de facto w dwa konkursy nadrobił 44 punkty z haczykiem, więc da się. Wszystko to się może da się. Tylko, że ten, na którym to zrobił, nie był taki jak Granerud. Zgadza się. Inna sprawa jest taka, że Granerud wydaje się tu być absolutnie... No mamy też klasyfikację turnieju czterech skoczni.
wygląda to ładnie, no tylko te punkty. Ile mówisz jeszcze raz? Ile było w 2000? Bo to był sezon 2019. Tracił 8 bodaj i pół punktu, tak. 8,5 punktu, a zakończył na plusie ponad 35 punktów, więc liczymy, że tym razem będzie podobnie, że Granerud nie będzie skakał aż tak dobrze, ale może inaczej, że Dawid Kubacki będzie skakał lepiej od Graneruda, tym bardziej, że dzisiaj ten ostatni skok w drugiej serii, nie wiem, czy już to mówiliśmy, czy nie, moim zdaniem był najlepszym skokiem Dawida Kubackiego na tym turnieju czterech skoczni. Stracił trochę punktów do Graneruda, bodaj 2,5 w tym skoku tak netto w drugiej serii. Ale to był już skok, który dał nadzieję na to, że Dawid wejdzie na ten najwyższy poziom. Wiemy, że on był przeziębiony. No właśnie, bo mówimy cały czas, że Dawid ma rezerwy i to mówiliśmy także po tych skokach w Oberstdorfie, że jakby Halvor Egner Granerud jest już na topie absolutnym i czy jest coś wyżej? Może nie. Dawid ma ten zapas. Ale kiedy go włączyć? Już to jest chyba pytanie właśnie, czy ma? Dawid Kubacki ma ten zapas, czy ma te rezerwy, czy to Granerud po prostu wskoczył na jeszcze wyższy poziom? Czy Kubacki uruchomi na Mistrzostwa Świata ten zapas? Bo pamiętajmy, to tak daleko to bym nie sięgał. Ale wiecie, zawsze jest też tak w skokach, że są jakieś fale. Dawid Kubacki jest w absolutnie świetnej formie od października. Tak licząc trochę szerzej też od letniego Grand Prix, te ostatnie dwa konkursy były w jego wykonaniu rewelacyjne. Ta forma była utrzymana przez zawody w Wiśle, które były na początku listopada, potem było trochę gorzej w Kusamo, bo skocznia mu nie leży, ale znowu wrócił do świetnej formy w kolejnych zawodach, w Titize, w Engelbergu. Dalej skacze na bardzo dobrym poziomie, no tylko, że ktoś doszedł kolejny. Zwykle się tak dzieje w skokach narciarskich, że na tym turnieju, po tej przerwie tygodniowej, świątecznej, ktoś kolejny dochodzi w tej świetnej formie. Tym razem jest to Granerud, ale myślę, że Dawid Kubacki jeszcze ostatniego słowa w tym sezonie nie powiedział. Piotrek, Freitag, Stoch, coś to panu mówi? Tak, zgadza się, tak było. Była taka historia przecież, Freitag wygrywał wszystko, do turnieju czterech skoczni, potem wyskoczył Stoch, wygrał cztery konkursy, więc może i tak w przypadku Graneruda być, bo niewiele wskazuje na to, żeby Norweg był w stanie przegrać. Oczywiście to są skoki, oczywiście jest ta szalona Bergizel, tam może się zdarzyć wszystko, ale jeżeli te warunki będą w miarę równe, no widać tę przewagę. Tak, i może być tak, że wygra po prostu cztery konkursy. Dokładnie. Dołączy do tego elitarnego grona, prawda? Także tego też nie można wykluczyć. Jest to duże prawdopodobieństwo takiej sytuacji, ale też forma i jakość jego konkurentów pokazuje, przecież Laniczek minimalnie przegrał w tej pierwszej serii, prawie 0,6 punktu, tak? Miał straty, no, pół metra dalej skoczył od Graneruda dzisiaj w pierwszej serii. Natomiast ja myślę, że to czyni ten, mimo tych strat, pozornie jednocześnie to są duże straty, jak mówimy, ponad 20 punktów, prawda? Ale to jeszcze niczego nie przesądza, dlatego że mówię, widać, że każdy z nich ma potencjał. Nie znamy tego potencjału, nie wiemy jeszcze, ile tam zostało, prawda, do tego wykorzystania. Mówiło się o to, że ta choroba, przeziębienie, prawda, powodowało, że no jednak wyszedł z tego treningu siłowego. Szczególnie Kubacki troszkę może tego, jak to lubią skoczki mieć powera w nogach, być minimalnie mniej. Ale mówię, to są tylko takie dywagacje. Nie wiemy tego dokładnie. Być może, kiedy wejdzie, przecież te kwalifikacje też wygrał w wielkim stylu. No właśnie, ja bym chętnie zamieniła te kwalifikacje. Pamiętajmy, na dzisiejszy konkurs. Taki wynik podobałby mi się zdecydowanie bardziej, ale... Ja myślę, że tak wydawało się z jednym z kolegów, który jest bardzo blisko, rozmawiałem na ten temat, że Pogarmisz będzie mądrzejszy. Ja myślę, że no, można być Pogarmisz mądrzejszym, ale jeszcze mądrzejszy będziemy po Innsbrucku. No, a jeszcze mądrzejszym no po ostatnim konkursie, tak? Turnieju. No tak to wygląda. Ale wiecie, gdyby Dawid Kubacki na przykład w tym konkursie w Innsbrucku kilka punktów urwał Granerudowi, to byłaby to dobra pozycja do ataku dla Dawida, bo on lubi skocznie w Bischofshofen. Zwykle tam skacze bardzo dobrze, jeśli tylko nie popełnia jakichś kardynalnych błędów, jak chociażby w poprzednim sezonie. Więc to by nam dało emocje w tym ostatnim konkursie. Myślę, że mimo wszystko faworyt jest jeden, jest to Granerud, ale chciałoby się, żeby ten ostatni konkurs decydował, a nie tak, żebyśmy podeszli do tego konkursu z, nie wiem, 40 punktami straty. Ale słuchajcie, mądrzy ludzie mówią, że do sukcesu prowadzą porażki. Ileś tam porażek, tak? Przekutych w mądrość. Dawid już dużo tych porażek. Dawid tak, ale ja o Granerudzie chciałem powiedzieć, że tych porażek było w jego przypadku bardzo dużo, bo to i przegrany turniej czterech skoczni. No ja pamiętam ten obrazek, jak siedzi... Gdzie to było? To była Planica? Planica, Mistrzostwa w lotach. Mistrzostwa świata w lotach, tak. To jeszcze przed turniejem czterech skoczni. Igrzyska olimpijskie, świetnie skakał na treningach, pamiętam, na dużej skoczni w Pekinie. Chyba na dużej? Mniejsza?
W każdym razie świetnie spoko, skakał potem. Nas zweryfikuje. COVID w Oberstdorfie. COVID w Oberstdorfie, ale też zawalony konkurs na normalnej skoczni w Oberstdorfie. Pierwszy skok. Tam Piotr Żyła był nie do pokonania. No tak. W każdym razie tych porażek bardzo było dużo i do Graneruda przyległa taka łatka, no, że on nie wytrzymuje presji, że on się spina w najważniejszych momentach. To nawet było widać w tych ostatnich konkursach. W tym sezonie. W tym sezonie przed turniejem czterech skoczni. Ale ja jestem zdania, że w przypadku tak klasowego, tak wybitnego tak naprawdę zawodnika musi przyjść moment przełamania. I coś czuję, że to jest ten moment. Mm-hmm. Jeżeli chodzi o przełamania, porozmawiajmy chwilę o Pawle Wąsku, bo nie poświęciliśmy mu, myślę, tyle czasu, ile powinniśmy, a myślę, że warto, tym bardziej, że od dłuższego czasu w mediach dyskusja trwa na temat rozwoju Pawła Wąska, bo my, myślę, w tym sezonie Pawła chwalimy. I za ten dzisiejszy konkurs też powiemy, że okej, no szczególnie pierwszy skok, to było te 130 metrów, było naprawdę okej. Czy czegoś wam brakuje? Czy ten sposób rozwoju kariery Pawła Wąska wam odpowiada i jesteście ciekawi, jaki będzie końcowy efekt, że tak powiem, właśnie takiej pracy? Piotrek to cały artykuł napisał. No właśnie wiem, dlatego tak wiesz, na Piotra łypię okiem. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, jak rozwija się Paweł Wąsek, bo to było tak, że pierwszy raz pojawił się przecież jeszcze za kadencji Stefana Horngachera, posłany na skocznię do lotów, a wiemy, że Paweł Wąsek ma dosyć spore problemy, może nie problemy, tylko złe wspomnienia ze skokami, z upadku na skoczni w Wiśle i te skocznie duże mu trochę trochę go stresują. Zresztą wiemy też, że w Planicy miał duże problemy, zrezygnował w zeszłym sezonie już ze startów po kilku skokach. Ale wracając do tego, co jest teraz, no to Paweł naprawdę rozwija się bardzo harmonijnie od kilku lat, robi kolejne kroki do przodu. W zeszłym sezonie dobrze wyglądał, chociażby na Igrzyskach Olimpijskich, zachwycaliśmy się jego skokami, był takim pewnym punktem tej drużyny, która nie była do końca pewna. Był to taki dobry omen na przyszłość i w tym sezonie dołożył kolejną cegiełkę do tej swojej, do budowania tej swojej kariery, pozycji w skokach narciarskich. Jest pewnym punktem numer 4. Jak nawet skoczy słabiej, to punktuje w zawodach Pucharu Świata. Oczywiście pewnie chcielibyśmy, żeby cały czas kręcił się w okolicach tego miejsca 10, może nawet 8, 15, ale myślę, że mimo wszystko trzeba poczekać na tego skoczka. On jest, to jest rocznik 99. Czas jeszcze ma, naprawdę rozwija się bardzo dobrze. Myślę, że jeśli wytrzyma presję, wytrzyma ciśnienie, będzie dalej tak pracował, to jeszcze w tym sezonie zobaczymy go kilka razy w czołowej dziesiątce Pucharu Świata. I to będzie taki ważny moment dla tego skoczka przed tym kolejnym krokiem, bo Tomasz Turnbichler dobrze wie, że przyszłość polskiej kadry to jest właśnie Paweł Wąsek, to jest Jan Habdas, to jest Kacper Juroszek i to jest trzech tych zawodników, chociaż jeszcze Tomasz Turnbichler bardzo liczy na Aleksandra Zniszczoła i wierzy w tego skoczka, aż byłem zdziwiony, jak bardzo wierzy, ale naprawdę uważa, że doprowadzenie go do dobrej formy to jest, może to nie jest niewiele, ale potrzeba bardzo niewiele, żeby to się udało, bo tam chodzi o jedną kwestię na progu, żeby Aleksander Zniszczoł skakał dobrze. Ja szczerze mówiąc nie wierzę. Trener wierzący bardzo. Tak, ja się trochę zdziwiłem, ale... Może jest coś, o czym nie wiemy. Ale my nie widzimy tych skoczków na co dzień, nie widzimy ich na co dzień w treningach, nie znamy ich wyników badań, więc trzeba trenerowi zaufać. Ale patrząc na tą trójkę młodszą, czyli Juroszek, Habdas, Wąsek, pewnie jeszcze Pil, chociaż Tomek teraz jest w takim dole swojej kariery kolejny raz. Trzeba na nich chuchać, dmuchać i cieszyć się z tego, że taki skoczek jak Wąsek po prostu jest, bo on może nam dać w tym sezonie bardzo dużo, bo będziemy walczyli w kilku konkursach drużynowych, walczymy o Puchar Narodów. W rywalizacji mixtów będziemy tracić dużo punktów, bo Austria będzie walczyła o zwycięstwo, a my będziemy walczyli o miejsca w drugiej serii, więc tam punkty będziemy tracić. Na szczęście są dzielone, więc trochę mniej. Więc w tych konkursach drużynowych musimy walczyć z Austrią i Paweł Wąsek będzie tutaj naprawdę bardzo potrzebny. Dobra, dwa wątki mi się od razu już narzucają, zresztą też spoglądam na czat i widzę, że tutaj niektórzy się uśmiechają pod kątem Niemców i porównują, bo porównania lubimy, a ja dziś Pawła Wąska, bo też blisko rocznikowo chciałabym do Filipa Raimunda porównać, czyli niemieckiego skoczka, rocznik 2000, który dziś wypadł no lepiej od Pawła. To jest w ogóle dobra forma tego skoczka. Świetnie wyglądał w Pucharze Kontynentalnym, tam wygrywał, tam chyba jest nawet liderem. Był liderem Pucharu Kontynentalnego przed turniejem czterech skoczni. Wywalczył sobie to miejsce w składzie i ja się zastanawiam, czy Stefan Horngacher po turnieju, jak nie będzie już miał grupy krajowej, schowa do szafy Filipa Raimunda, weźmie swoich zawodników, których zawsze wozi po Pucharze Świata. Czy jednak zrezygnuje z jakiegoś Paszkę, zrezygnuje z Eisenbichlera, którzy w tym sezonie
wyglądają tak trochę w kratkę, może w ostatnich konkursach wyglądają w kratkę. No Paszkę to jeszcze Eisenbichler, no, jest dramat. To jest dramat. Ale Raimund to jest naprawdę bardzo ważny sygnał też dla Niemców, bo oni tych młodych skoczków też nie mają wielu. Oni też mają starszą drużynę, nie tak doświadczoną jak Polska, ale mimo to tych młodszych zawodników im brakuje. Czyli tu też trzeba chuchać i dmuchać. No my chuchaliśmy i dmuchaliśmy na Jana Habdasa, ale niestety nie zakwalifikował się do dzisiejszego konkursu. Z kolei Stefan Hula, no bo tego zawodnika też tutaj widzieliśmy w GAPA, nie zakwalifikował się do następnej serii, ale już to przemilczmy może i zostawmy, chyba że panie Januszu, pan będzie chciał kilka słów powiedzieć, bo jeszcze o Finlandię będę chciała zahaczyć. Bo myślę, że tak, chwilkę jeszcze o Pawle, bo naprawdę to jest spora nadzieja. Bardzo mi się podoba w lodzie. Pięknie, pięknie, mówiąc krótko, skacze ten chłopak. No i wydaje się taki mentalnie uporządkowany, także ta pierwsza seria znakomita, przecież pozostawił za sobą naprawdę świetnych skoczków. No. Mimo tego gorszego skoku, to 22 miejsce i ta nota, to też nie jest nic, czego się musi wstydzić. Przecież on tam naprawdę potraktowali go sędziowie, moim zdaniem, w tym pierwszym skoku. No, każdy 16,5 to tak. Macie jakiś klucz? Ja tego absolutnie nie rozumiem. Dlaczego w ostatnim czasie sędziowie go nisko oceniają? Tym bardziej, że to było tak czytelne, prawda? To był skok, w którym tak naprawdę nie było błędów. Jeżeli były, to były niewielkie błędy. No ale ta nota tam 17,5 bodajże było, tak? Tak. No to moim zdaniem od razu widzieliśmy kolejne skoki, gdzie zawodniczy z bardziej głośniejszymi nazwiskami dostawali te noty za skoki gorsze, zdecydowanie lepsze, a więc no niestety to jest taka, powiedziałbym, jeśli chodzi o punktację, to mamy to tych przypadków, tutaj byśmy mogli na poczekaniu stworzyć taką listę, powiedzmy, top ten, taką najlepszych, największych tych sędziowskich wpadek, ale najbardziej mnie niepokoi to, że to jest pewna reguła niestety, no, tak jakby ci panowie zupełnie inaczej widzieli, niż my to widzimy. No często czytałem takie wywiady, że my faktycznie widzimy czasami gorzej, niż widzi to ten ktoś, kto ogląda to, powiedzmy, w telewizji. A może my nie wiemy o jakichś wytycznych? No to bardzo źle, wiesz, bo to w takim razie jest mało czytelne i ale przejrzyste. Ale być może jakieś takie wytyczne były, bo właśnie sobie patrzę na wyniki sędziowskie i te noty z pierwszej serii szczególnie były dosyć niskie u wielu zawodników. No Kamil Stok dostał dwie noty po 18 punktów za swój skok. Trudno się tam było do czegokolwiek przyczepić. Było 3 razy 18,5, więc bardziej takich not bym się spodziewał właśnie dla Pawła Wąska, a dla Kamila Stocha jeszcze te pół punktu więcej, no bo jednak skok był dłuższy. Sędziowie zawsze za tą aerodynamiczną pozycję w locie dają te dodatkowe punkty, która teoretycznie daje dalsze, lepsze wyniki, ale z drugiej strony też trzeba wziąć pod uwagę to, że czasami zawodnik skacze z mocnym wiatrem w plecy, skoczy te 126 metrów, tak jak na przykład wczoraj Paweł Wąsek w kwalifikacjach bodaj 126,5 metra, ale jakbyśmy mu doliczyli te noty, te punkty za wiatr, to się robi jednak 131 metrów, a sędziowie dają punkty jak za lądowanie na punkcie K, więc ja czasami tego nie rozumiem. Myślę, że nie wiem, sędziowie powinni mieć podglądy na to, co się dokładnie dzieje na skoczni, bo sami nie respektują swojego systemu. Ale o tym rozmawialiśmy też w poprzednim sezonie, że ten podgląd, to odtworzenie raz jeszcze tak naprawdę powinno być. Tak, no zresztą mamy to w wielu sportach się pojawia. To gdzieś było, trzecie tak? oko. Tak na niektórych skoczniach to jest. FIS mówił, że będzie teraz na wielu skoczniach, praktycznie na wszystkich. Czy tak jest? Nie wiadomo, bo FIS strzeże tych informacji, nie ma tego oficjalnie podane. To dopiero jak się dowiemy od jakiegoś sędziego, czy faktycznie jest, to dopiero wtedy to się okazuje. No ale myślę, że to powinno być. No, sędziowie powinni mieć absolutnie wszystkie możliwe dane, które są na skoczni, powinni mieć dostępne i brać to pod uwagę. Słuchajcie, tak rzucam sobie okiem też na najnowsze informacje z Mixzony i mam nadzieję, że nic tu nie przekręcę, ale fajne słowa z ust Dawida Kubackiego padły, który powiedział, że to jest sport. W sporcie nie ma rzeczy niemożliwych, a on przekonał się o tym sam w Zefeld, gdzie z 27 miejsca awansował na miejsce pierwsze. Tak więc w kontekście rywalizacji o Złotego Orła, ja myślę, że to jest fantastyczne podsumowanie po tym konkursie. Ale wiecie, pamiętamy wszyscy ten konkurs Zefeld, myślę, że Zefel to się raz w życiu zdarza. Ale z drugiej strony wiemy, że Dawid Kubacki to nie jest zawodnik, który teraz ma jakieś problemy. On wręcz przeciwnie, skacze dobrze, a teraz będzie skakał w Innsbrucku i w Bischofshofen bez większej presji, no bo to presja będzie ciążyła na Granerudzie, który musi wygrać ten turniej w tym momencie, bo gdy go nie wygra, to ja nie wiem, jak będzie wyglądała mentalność, psychika Graneruda, gdy kolejny raz nie zdołałby zrobić czegoś wielkiego, to mogłoby go kompletnie rozsypać. To tu dochodzimy właśnie do tego punktu, o którym mówiłem. Czy to jest ten moment przełamania, czy nie? Moim zdaniem tak. No, sam Halvor Egner Granerud mówi, że
Tak, i mówi to głośno i dobitnie. Wiesz co, no może nic nie mówić tak naprawdę, ale ja mam nadzieję, że... Lubi gadać i mam nadzieję, że nasi widzowie lubią gadać. Na czacie podglądam, że lubicie, a my jesteśmy także ciekawi waszych wrażeń po konkursie w GAP-a, także uruchamiamy infolinię. Numer się pojawił, tak więc 22 466, Jezu, mam słaby wzrok, 466 6556. Na mnie nie licz. Tak, jeżeli coś przekręciłam, to nie słuchajcie mnie, a lepiej spójrzcie, jaki jest dokładnie numer. Czekamy na wasze telefony. No a my wracamy do dyskusji. Jakiś czas temu rzuciłam też hasło Finlandia. Hasło Finlandia przewijało się dzisiaj podczas oglądania. Wielokrotnie dzisiaj się mogło przewijać hasło. Tak, to jest hasło, które u wielu myślę wielokrotnie się przewijało. Finlandia, bo gdzie ta Finlandia jest? Mówimy, jak spojrzymy w ogóle na tą klasyfikację top 10, no to tak naprawdę jeden Niemiec, jeden Słoweniec, a reszta to tak nam wygląda biało-czerwono i znajomo. I gdzie ta Finlandia jest, panowie? Na 26. miejscu dzisiaj. Tak? No tak, no... Rozmawiałem wczoraj, nie wiem, czy znacie takie konto na Twitterze, On Konalka, który często wytyka zawodnikom zbyt duże kombinezony. Trochę wpływa na to, jak potem sędziowie... Bardzo mocno miał duży wpływ na Mika Jukare, bo to też człowiek z Finlandii prowadzi to konto. I rozmawiałem z nim właśnie wczoraj na temat fińskich skoków i był bardzo niezadowolony z podejścia FIS-u do zmiany mierzenia kombinezonu w tym sezonie. Mhm. Dlatego, że Finowie bardzo dużo pieniędzy zainwestowali wiosną o przyszedni Kojankowski jako taki szef wszystkich szefów w skokach narciarskich. Zainwestowali dużo pieniędzy, zrobili kombinezony. Potem się zmieniły na jesień mierzenia kombinezonów, trochę się zmieniły kroje. I okazało się, że Finowie stracili dużo pieniędzy, bo musieli wszystko zaczynać od nowa, a wiemy, że to jest nacja, która goni. Ale też podkreślają, że od tego sezonu, właśnie od przyjścia Miki Kojankowskiego, jakby całe skoki zaczęły iść w jednym kierunku, bo mieli różne grupy, różne obozy w swoich skokach, różne rzeczy robili różni zawodnicy, nie było takiego jednego wielkiego systemu. Ale sam zauważa ten człowiek prowadzący konto On Konalka, że naprawdę coś ruszyło w ich skokach, ale to na pewno potrzeba lat, byśmy mogli zobaczyć jakiekolwiek postępy, aczkolwiek mają młodych zawodników, jak chociażby dzisiaj widzieliśmy, że Finowie są, więc pewnie się będą pojawiać. Pan no, ale na sukces... nam tak, na przykład on, ale z drugiej strony to są lata, żeby odbudować fińskie skoki. Właśnie ja się uśmiecham, bo pamiętam, jak kilka lat temu byłam w Lahti i z ust właśnie tam działaczy pod skocznią słyszałam to samo, że oni już się odbudowują, że są w trakcie. No pytanie, kiedy te efekty tak naprawdę zobaczymy, bo wiemy, że w skokach jak się prześpi zbyt długo i parę chwil, to potem może być za późno i czeka się lata. I to jest niesamowite, bo jak się mówiło właśnie o wielu dyscyplinach, na przykład w Polsce, które gdzieś leżą, to brak trenerów, prawda, jest problem. I natomiast trzeba przynajmniej przecież ta myśl szkoleniowa fińska, jeśli chodzi o skoki, to mieli naprawdę sporo znakomitych fachowców. Albo ta wiedza nie została przekazana gdzieś, prawda, ci się wypalili, ci najbardziej znani, wybitni. Albo, no bo ja pamiętam jeszcze, to było jeszcze kilkanaście lat temu, pamiętam, byłem właśnie w Lahti, pełny stadion, jeszcze wtedy Małysz, pamiętam, skakał chyba był drugi wtedy w tamtym konkursie. Fantastyczna w ogóle atmosfera, cudowna. W odróżnieniu na przykład od Norwegii, kiedy mniej więcej w tym samym czasie pod tymi skoczniami było poza Holmenkollen, które było pod tym względem wyjątkowe, to było praktycznie puste. Byłem w Trondheim, pamiętam, kilka razy i tam Pedersen jak wygrywał, to były te czasy. Prawie nikogo nie było na widowni. Dokładnie, bo to w Finlandii to nie jest tylko problem z samymi skoczkami, ale tam trzeba odbudować w ogóle kulturę skoków, która kiedyś była na bardzo, bardzo wysokim poziomie, natomiast w tej chwili no, te trybuny są puste. No, trudno, żeby były pełne, skoro oni nie mają swoich zawodników w czołówce, a przez lata do tego przyzwyczajali. To są lata zaniedbań, które może odbuduje się za lat 10, może za 15. No, tak ale mają te kilku tych trzech zawodników. Tak, jest, ale to jest wszystko mało, wiesz, to jest właśnie, za mała próba. No tak, jest Palosar, jest ten Kinunen, jest Valto, ale to są zawodnicy bardzo, bardzo młodzi, którzy potrzebują jeszcze czasu. Ale też, no tak jak mówisz, no tak naprawdę to są lata oczekiwań, ale ważne, że coś się ruszyło, że jest ten Minka Kojankowski. Jeśli jest Minka Kojankowski, to są pieniądze, bo umówmy się, ten człowiek nie pracuje za frytki, tylko za naprawdę dobre pieniądze, zresztą też dlatego może nie pracuje w Polsce, bo chciał naprawdę duże pieniądze zarabiać, można powiedzieć, trochę niepasujące do skoków narciarskich obecnie. Więc
To jest jakaś dobra informacja dla fińskich skoków. Zobaczymy, jak długo w tym wytrzymają, czy nie będą trochę jak Kamil Stoch rok temu, gdy chciał sukces szybko i teraz, a potem szybko się to rozsypuje. Ja myślę, że to jest taki człowiek dobry do takiej misji, bo Mika Kajonkowski to znany jest nie tylko ze świetnych umiejętności czysto szkoleniowych, ale też menedżerskich właśnie. No prawda jest taka, że on zrobił jakiś sukces w chińskich skokach, bo w 3 lata potrafił ogarnąć tą dyscyplinę od absolutnego zera do tego, że zawodnicy wystąpili na Igrzyskach Olimpijskich. Umówmy się, że w 3 lata więcej nie zrobisz, ale i tak jakby wybrać, wyselekcjonować tych zawodników, doprowadzić ich do tego, żeby zdobyli nawet prawo startu w Pucharze Świata, to jest już coś. A może za kilka lat będzie trzeba pomyśleć o Mice u nas? Pytanie, czy on będzie chciał. Kiedyś opowiadał, Mika, pamiętam, wracałem z jednych ze czasów jeszcze mnie Małysza, siedzieliśmy obok w samolocie i opowiadał mi tam troszkę o swoim życiu i mówił, że no niewiele brakowało, bo zakochał się kiedyś w Polsce, jak był młodym chłopakiem i niewiele brakowało wtedy, żeby wylądował w naszym kraju, tak, że może byśmy go mieli wtedy u siebie. A co się z tą miłością stało? No bo ostatecznie nie wylądował, więc chyba miłość nie przetrwała. Nie, miłość nie przetrwała. No nie przetrwała, no niestety. Miłość do skoków Piotra Żyły jest jednak niewątpliwie ogromna i właśnie udało mi się znaleźć wypowiedź Piotrka dla Eurosportu po tym dzisiejszym konkursie. I Piotr w swoim stylu. Spadłem. No, ogólnie jest zadowolony. Przez te 2 dni dałem z siebie wszystko. Na Innsbruck się pozbieram. Jeśli chodzi o sam skok, to tego telemarku mi też szkoda, bo odległość była jeszcze w porządku, ale lądowanie, co zrobić? Brawo dla Dawida, bo on dzisiaj powalczył. Brawo dla Piotra Żyły za dzisiaj. No to jest kolejne takie hasełko, tak, takie hasełko publicystyczne, że tam ciągnął za bardzo ten skok, ale rzeczywiście można było odnieść takie wrażenie, że do końca żyłował tę odległość, żeby nadrobić być może jakiś błąd na progu, no bo jeżeli Piotr Żyła mówi, że ten skok drugi, co zrobić, no to znaczy, że idealnie nie było. Natomiast tak, no to jest oczywiście najrówniejszy Piotr Żyła w karierze. Od lat. W karierze. Myślę, że w karierze to można śmiało powiedzieć, bo miał taki sezon, Piotrek, ty na pewno pamiętasz 18-19, drugi sezon, tak, i drugi sezon Horngachera, w którym od początku bardzo dobre wyniki, podia. Ale to nie był sezon 18-19 też, gdzie on tak od początku bardzo mocno zaczął? Prawdopodobnie w Ruce był drugi, trzeci, pamiętam, super wyniki i potem to jakoś zgasło. I też miałem takie obawy, że w przypadku tego sezonu będzie u Piotra podobnie, on nie gaśnie. Rzeczywiście widać, że ustabilizował się, co w jego przypadku... No nie jest rzeczą oczywistą, bo do tego Piotra naszego przylgnęła łatka gościa, który nie wiadomo co zrobi. W tym momencie wiadomo co zrobi, bo to mogą być skoki lepsze, to mogą być skoki gorsze, ale to są skoki na określonym, bardzo wysokim poziomie. Nawet można konkretnie powiedzieć skoki na poziomie top 10. Słuchajcie, jeszcze patrzę sobie na takie ciekawostkowe rzeczy, bo pamiętam, że przed rozpoczęciem turnieju 4 skoczni zajrzałam na konto twitterowe Adama Buchholca, który tam te ciekawostki potrafi wyłowić i była tam taka statystyka, że reprezentanci Polski, którzy byli liderami Pucharu Świata, no tak jak Dawid Kubacki, właśnie przed turniejem 4 skoczni. I mamy sezon 2001-2002 Adama Małysza, który był liderem, a zajął 4. miejsce. Mamy 2013-2014 sezon i Kamila Stocha, który był liderem i zajął miejsce 7. I mamy rok 2000, sezon 2022-2023 Dawida Kubackiego i znak zapytania. Wysugerowalibyście się takimi no właśnie ciekawostkami, jakimiś statystycznymi rzeczami, że to jednak jak się przystępuje do turnieju 4 skoczni jako lider z flagą biało-czerwoną, to... Potem może być różnie? Wiesz co, Dawid Kubacki to już całą swoją karierą tymi osiągnięciami udowodnił, że jego żadne reguły, zasady nie dotyczą, nie obowiązuje absolutnie, więc nie trzymałbym się tego. Swoją drogą rzeczywiście to też dobra analogia. 2001-2002 sezon, Adam Małysz liderem. Tak. Sven Hannawald, który skakał świetnie przed turniejem 4 skoczni, ale albo jakaś dyskwalifikacja, albo czegoś tam brakowało. Wygrał chyba też jeden konkurs po drodze i na turnieju eksplozja. Więc jeżeli już szukamy takich analogii sprzed lat, z przeszłości, to rzeczywiście może to przypomnieć tę historię z sezonu olimpijskiego wtedy. Panowie? No, nie szukałbym analogii, tym bardziej, że tutaj Dawid raczej wygląda na człowieka, który i tak będzie na podium turnieju 4 skoczni, bo atak od
od tyłu raczej mu nie grozi, chyba że od Piotra Żyły, bo tam też punktów jest 14, coś koło tego, teraz Piotr Żyło traci do Dawida. Ale mniejsza o to. Prawda jest taka, że Dawid skacze naprawdę bardzo dobrze. Gdyby Granerud nie osiągnął kapitalnej formy, to pewnie cały czas byśmy się zachwycali walką między Granerudem a Kubackim na żletki. No ale no, Granerud wszedł na ten niebotyczny poziom. To się czasami w skokach narciarskich zdarza, też na turnieju czterech skoczni, że zawodnicy właśnie szykują formę na ten moment. A co do Piotra Żyło, o którym mówiliście jeszcze, czy to jest najlepsza seria? No to jest najlepsza seria, bo on od 9 konkursów Pucharu Świata nie wypadł z czołowej ósemki. Tak, i to już zostało tylko dwóch takich skoczków, bo jest tak. Dawid Kubacki i Piotr Żyła. Był Stefan Kraft, tak, ale no po dzisiejszym konkursie to, już opuścił to grono. To jest naprawdę godne uznania, bo wiemy, że Dawid i Piotrek to byli zawodnicy, których stać było na podium, ale jak popatrzymy sobie na, jak wejdziemy na Wikipedię i tam mamy taką karierę zawodników w Pucharze Świata, to było tak, że to było miejsce na podium, potem miejsce 15 i tak dalej, i tak dalej. Dawid Kubacki miał raz taką serię 10 podiów z rzędu, teraz ma 6 podiów z rzędu. Piotr Żyła teraz 9 razy z rzędu w czołowej ósemce Pucharu Świata. Jestem naprawdę pod wrażeniem, jak długo i utrzymują bardzo równą, wysoką formę. I oby tak dalej. No, mamy nadzieję, że prędzej czy później Dawid i tak z tym Granerudem wygra. No, liczymy na to, bo ja mimo wszystko, sorry, ale nie życzę Granerudowi, aby dołączył do tego ekskluzywnego grona, o którym, panie Januszu, pan też już mówił, czyli Sven Hanawalt, Kamil Stoch, Kobayashi, czyli... Słucham? Już tam Ryoju nam trochę nie pasuje. No i Ryoju nam tam nie pasuje, ale dobra, już tak, niech on nie będzie. Spojrzymy po osiągnięciach, to wiesz. Ja myślę generalnie rzecz biorąc, że to oczywiście są fajne historyjki, czasami się można podpierać statystyką, czasami się ona sprawdza, ale tych wyjątków od reguły jest tak wiele, że spokojnie. Widać zresztą, trzeba patrzeć na aktualną formę. Tutaj nie widać jakby śladów jakiegokolwiek załamania, jeśli chodzi o Dawida Kubackiego. Także tutaj jestem spokojny. To samo Żyła. No Żyła po prostu, ten skok, nawet ten nieudany, pokazywał, w jakiej on jest mentalnej też formie, jak bardzo chce skakać, bo wie, że może daleko skakać. I stąd była ta walka jego taka o te kolejne metry. Także on tu właśnie nie miał z czego już dobrze wylądować. Ja jestem bardzo ciekawa w ogóle, co usłyszał Jakub Balcerski dzisiaj w Mixzonie od wszystkich zawodników, z którymi rozmawiał. Wiem, że Kubę mamy już na linii. Halo, halo, cześć Kuba, czy my się słyszymy? Tak, słyszymy się. Dzień dobry, dobry wieczór. Kuba Balcerski, sport.pl. Wymęczyłeś tam naszych skoczków i zagranicznych, zakładam, w Mixzonie. Kuba, to tak na gorąco, najciekawsze rzeczy, jakie dzisiaj usłyszałeś. Ja trochę cytowałam Piotrka Żyłę, trochę cytowałam Dawida Kubackiego. A co usłyszałeś, tak już powiedz nam, prosto ze źródła ty dzisiaj od skoczków? Tak, to pytaliśmy się Dawida Kubackiego, czy to był dzień na truje, bo trzeci bodajże w serii próbnej, trzeci w pierwszej serii, trzeci w drugiej. No, wydaje mi się, że dobrze odpowiedział, że zdał to wszystko. No, faktycznie zdał ten dzień, to taka 60% to ta truja była, natomiast no, ten pierwszy skok zwłaszcza u Dawida trochę kulał i tutaj sporo zabrakło, to mówił też o tym, że po prostu te błędy się pojawiały i no, może gdyby tych błędów po prostu nie było, no, być może wtedy ta pozycja byłaby druga albo nawet pierwsza, być może udałoby się coś nadrobić, natomiast no, teraz ta strata wzrosła o 9,3 punktu i jest jak jest. Z ciekawszych wątków, no Kamil Stoch bardzo ciekawie mówił o tym, że w zasadzie kilkanaście dni temu przeszedł taką przemianę z tego zawodnika, który się bardzo opiera na swojej ambicji, który nie cieszy się takimi dostatecznymi skokami, tylko tymi najlepszymi, do takiego, który potrafi doceniać już praktycznie każdy skok, który nie ma jakichś bardzo rażących błędów i który nie jest na 115 metrów. I widać, że naprawdę to procentuje. No dzisiaj Kamil, co prawda, takiego miejsca w stawce, powiedzmy sobie, nie jest zmienił, natomiast te skoki były naprawdę, naprawdę dobre. Były na poziomie już blisko tej czołówki. Halvora Egnera-Graneruda nie udało nam się złapać. Udało nam się złapać taką grupą dziennikarzy klasa Brede Bratena, czyli dyrektora norweskich skoków, powiedzmy sobie, takiego trochę Adama Małysza, jeśli chodzi o funkcję tą, którą pełnił do tej pory, do tej prezesowskiej. Mówił nam o tym, że Halvor jest mocny, że czuje po prostu, że te skoki jeszcze nie są perfekcyjne. Widać w nich małe błędy, a i tak odlatuje wszystkim na parę metrów, więc to jest na pewno, no cóż, zawodnik, który, tam słyszałem taką dyskusję, czy tam się zacznie za chwilę mówienie o tym, czy że będą 4 konkursy wygrane. No, to w tę stronę to idzie, nie w stronę dyskusji o tym, czy się zakończy ta jego seria kiedyś. I tu trzeba przyznać, że ten kierunek trochę może nas
martwić. Mam jeszcze jeden tylko wątek ciekawy, taki z tych najciekawszych, o kombinezonach. Mówił Tomasz Tornbichter, widać wyraźne ruchy podobno u różnych reprezentacji. Zapytałem, czy Polacy ryzykują ze sprzętem, z kombinezonami. Okazuje się, że trochę ryzykują, ale no, pozostajemy w limicie. Nie chcemy, żeby, no tak jak dla Mariusza Lindwika, w sumie zakończył się praktycznie turniej czterech skoczni na tej dyskwalifikacji. Cześć Kuba. Ja podejdę trochę ciekawostkowo. Zobaczyłem taki obrazek, nawet bardzo ciekawostkowo, zobaczyłem taki obrazek po drugim skoku Halvora Egnera Graneruda, taką pozę medytacyjną przyjął. Nie wiem, czy to widziałeś. To jakiś rytuał? Słyszałeś coś o tym? Tej samej reakcji nie, natomiast on był dzisiaj w chyba trzech stanach emocjonalnych, bo najpierw było wzburzenie tym, że chyba zbyt wysokiej wysokości lądował w serii próbnej, potem było no, takie duże zadowolenie po pierwszej serii, no i najwyraźniej to, o czym mówisz po drugim skoku, czyli taki spokój. No Halvor jest taką mieszanką emocji, ale mam wrażenie, że na ten turniej czterech skoczni wypośrodkował to wszystko idealnie i no, jest w tym momencie taką skokową maszyną trochę. No, przydarzają mu się może jedna na 10 prób, która jest na poziomie słabych Dawida Kubackiego. Więc no, trzeba przyznać, że po prostu radzi sobie niesamowicie. To ja tak mógł chyba go zaznaczyć, że wydaje mi się, że to było takie nawiązanie do cieszynki Erlinga Haalanda, który właśnie w bardzo podobny sposób celebrował gole. Tak. Było to wspomniane na skoczni zresztą, że był Mateusz Leleń, się pokazuje z prawej strony, z TVP Sport, pozdrawiamy. Erling Haaland, tak, rzeczywiście było to nawiązane przez speakera, że już pamiętam, że rzeczywiście czegoś takiego doświadcza. No, Halvor Egner Granerud, z tego co wiem, jest fanem Premier League i fantasy Premier League, tak jak wszyscy niemalże w Norwegii, więc to nie jest nawiązanie do czego dziwnego. Kuba, bo ty tak skalowałeś nam jakby ciekawość wypowiedzi, najciekawsze rzeczy już nam przedstawiłeś, to co jest na drugiej półce, bo jeszcze jestem ciekawa, czy udało z Piotrkiem Żyłą wam się porozmawiać, czy z Pawłem Wąskiem, z pozostałymi naszymi reprezentantami? Tak, udało się porozmawiać z Pawłem. Paweł, może chodziło mi bardziej o to, staramy się wyciągać coś ze wszystkich wypowiedzi, więc jakby trochę to rzeczywiście skalowałem. Natomiast no Pawła Wąska, te skoki były okej, trochę się coś przydarzyło w drugim, tak? No, jakby to cały czas daje niezłą pozycję. Natomiast no, nie to, na co liczy Paweł Wąsek, bo to był wyraźny spadek. No, był 11 po swoim skoku, a jeszcze przecież 12 zawodników skakało po nim. Jeśli chodzi o Piotrka Żyłę, taki, nie wiem czy załamany, ale trochę podłamany tym, co się wydarzyło. Mówił, że no, dla niego to już w sumie koniec, że no, bardzo ciężko będzie przecież powalczyć w klasyfikacji generalnej i tam by się musiała wydarzyć jakaś katastrofa. Więc myślę, że no, do tego dnia przecież miał szansę niemalże większe niż Dawid Kubacki, no bo był bliżej Halvora Egnera Graneruda i teraz no, coś dla Piotra Żyły się po prostu dzisiaj w gapa trochę skończyło. To ja jeszcze, Kuba, na koniec zapytam cię no właśnie o tę atmosferę, bo miałam powiedzieć o tym na początku programu, ale zapomniałam. Jak zaczęłam dzisiaj oglądać skoki, to zaczęłam się zastanawiać, czy to jest gapa, czy to jest planica. Lato, elegancko, wszyscy rozchełstani. Tak, to było dzisiaj 20 tysięcy osób w gapa, czyli wyprzedane trybuny Grosso Olimpiaszance i trzeba przyznać, że to robiło wrażenie. Na nas chyba największe, bo te trybuny, te stojące, tam gdzie kibice próbują wyłapać autografy od skoczków, gdzie machają flagami, to wszystko bardzo blisko midzony i no, taki slalom gdzieś pomiędzy tymi flagami niemalże trzeba robić, żeby się no, żadnego kibica nie wpaść po prostu i żeby ani siebie nie uszkodzić, ani tej flagi, ani jego, więc dla nas trochę trudności, ale no, atmosfera fantastyczna i trzeba przyznać, że ten turniej czterech skoczni, ja na przykład krytykowałem trochę na samym początku, mówiłem, że on będzie pokazywał jakby tym, jak się odbywa, w jakich warunkach, w jakich okolicznościach, że jest ciepło, że czasem brakuje śniegu, że czasem ten śnieg topnieje, że czasem zeskok czy tory najazdowe, no z tym jest duży problem, że no, to będzie jakby oddziaływało na sam turniej, natomiast no, taka okładka, takie opakowanie no jest rzeczywiście z tej magii i trybun, i rywalizacji. No teraz Halvor trochę to popsuł i mógłby nam oddać. No mógłby. No ale co, do Innsbrucka jedziemy z nadziejami. Ale rzeczywiście, że z nadziejami. Jutro dzień spokoju dla polskich skoczków. Z tego co wiem, mają zaplanowany trening mały fizyczny i rozmowy z zawodnikami. Z tego co wiem, Tomasz Tornbichter, Mark Nelke na pewno będą je przeprowadzać. No i Matejas Hafele taki oczko puścił, więc to znaczy, że z kombinezonami też będzie pewnie trochę działane. Super. Kuba, bardzo uprzejmie ci dziękujemy za to łączenie. Spokojnego, no jeszcze do wieczoru, późnego popołudnia. Dzięki serdeczne i do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
Panowie, i my będziemy powoli podsumowywali konkurs w GAP, a właściwie te dwa konkursy, bo ja tak śmieję się, że z tymi nadziejami, no ale wciąż z nadziejami, jak patrzymy na klasyfikację generalną turnieju czterech skoczni, no to na prowadzeniu ten Halvor Egner, Granerud nasz, który faktycznie rozpędził się mocno, Dawid Kubacki na miejscu drugim, Piotr Żyła na miejscu trzecim. Usatysfakcjonowani bylibyście, gdyby tak się zakończyła w ogóle rywalizacja? Ja myślę, że to jest dwóch max. Polaków na podium? Ja myślę, że to jest max w tym momencie. Wszystko na to wskazuje, że to jest max możliwości. Ale jest jeszcze czwarty Andrzej Laniszek. Tak, obiektywnie dwóch Polaków na podium bralibyśmy w ciemno po tym konkursie. Oczywiście liczymy, że gdzieś tam się uda zrobić coś niesamowitego, że skoki narciarskie pokażą swoje mroczne oblicza dla Graneruda i na przykład Dawid Kubacki albo nawet Piotr Żyła tracący te 40 punktów wygra turniej czterech skoczni. Jest to mało realne, no ale dla Polaków byłaby to niesamowita historia, dla Norwegów zupełnie inaczej. Ale tak patrząc realnie, dwóch Polaków na podium, odparcie ataku Andrzeja Laniszka, to byłoby coś okej na turniej czterech skoczni. Ja myślę, że na razie powody do płaczu to mają inni, my na pewno nie, także to jest szalenie istotne. Także na pewno dwa miejsca na podium to jest wielka rzecz, ale tak z kolei tej klasy sportowej co Dawid Kubacki, to ja nie wiem, że on będzie zrozpaczony, kiedy zakończy ten konkurs na drugim miejscu. Na pewno będzie walczył do końca i to jestem przekonany, że jeszcze będziemy tutaj. Ja nie mówię, że to będzie jakaś, że się coś zmieni wybitnie, ale to może mieć jeszcze piękną walkę. Także wystarczy to, co mówiono już tutaj wcześniej, że podczas tego konkursu w Innsbrucku urwie jakieś 6-8 punktów. To byłaby taka idealna sytuacja przed tym ostatnim konkursem Bischofshofen. I wtedy faktycznie... Duża skocznia, można dużo, długo polecić. No i tam się wtedy, i wtedy to ciśnienie będzie jeszcze bardziej rosło, jeśli chodzi o Graneruda. Także szalenie istotny ten trzeci konkurs. Na razie wszystko idzie dobrze. Wiemy jedno, że Granerud po prostu jest w kapitalnej formie. No, czasami się tak zdarzało, że można świetnie skakać, można być też w wielkiej formie, ale ktoś jest po prostu w swojej bombowej formie i wtedy jest szalenie ciężko go przeskoczyć, bez względu na warunki, na wszystko, co się dzieje, bo to jest taka prawda. Pamiętam jeszcze takie, Ahonen mówił mało, ale pamiętam po jednym z konkursów, a propos fińskich skoków, powiedział, że to są bajki, bo wtedy już nie było tych przeliczników. Są bajki, to wiatr, nie wiatr. Jak jesteś dobry, to przeskakujesz skocznie, przeskakujesz ten wiatr i to. I Małysz na przykład też tak kilka razy pokazał. Mamy takie przypadki. Także ja czekam tutaj jeszcze naprawdę na wielką walkę i ten Innsbruck jeszcze naprawdę może sporo wyjaśnić. Dokładnie tak. Trzeci przystanek turnieju czterech skoczni Innsbruck. Z nadziejami jedziemy. Jedzie Dawid Kubacki, jedzie Piotr Żyła. Mamy nadzieję, że Polacy pięknie powalczą. No i utrą tam jeszcze nosa Halvorowi, Egnerowi, Granerudowi, który wygrywa drugi konkurs turnieju czterech skoczni w GAPA. No dobrze, czekamy na Innsbruck. Bardzo dziękuję panowie za wizytę dzisiaj w studiu. Janusz Pindera, Piotr Majchrzak, Filip Wiśniewski. Dziękuję. I wam również bardzo serdecznie dziękujemy. Nowy rok, witacie z programem Wysokich Lotów, to mi się podoba. Mam nadzieję, że będziecie z nami także po konkursie w Innsbrucku. Zapraszamy na program Wysokich Lotów. 4 stycznia się widzimy. 4 stycznia, nic nie pomieszałam. 4 Zgadza stycznia. Się, tak 4 stycznia. Do zobaczenia, a dziś odpoczywajcie i trzymajcie się ciepło. Na górze jest już Wojciech Biela. Oczekiwania wielkie. Król Uruczynowa. Przypomnij sobie najlepsze swoje chwile. I teraz po złoto. Ustał! A najważniejsze, pięknie! Że ustał najdłuższy skok! Velikanka wzięta!